Dzień dobry, a może dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Szarsiem, że mamy kolejny odcinek z gry Neverwinter na moim kanale. Moi drodzy, ponownie rozgrywka późną porą. Akurat tak wyszło, że ponownie mam wolny czas, niestety tylko o takiej porze. Kontynuujemy naszą przygodę w Neverwinter. Moi drodzy, jeżeli chodzi o zadania, to musimy odebrać, a raczej odbić powiedzmy 8 skrzyń z zaopatrzeniem. Dodatkowo musimy udać się do Sybeli w Enklaw Protektora oraz zabić 5 orczych Taskmasterów. Taki właśnie tutaj jest koleżka. Moi drodzy, od ostatniego materiału minęło parę dni, kiedy grałem w Neverwinter, tak więc troszeczkę zapomniałem, jak to wszystko wyglądało. Ale z tego co widzę, to tłuczemy, tłuczemy, jeszcze raz tłuczemy. Za chwilkę wpadnie nam poziom 14, a przy okazji właśnie zdobyliśmy pierwszą skrzynkę zadania, jaką mieliśmy właśnie tutaj odzyskać. Moi drodzy, kolejny Taskmaster przed nami. Zdurujmy go sobie, słuchajcie, zdurujmy go sobie tutaj. Tu mamy kolejną grupkę, tutaj może jeszcze jedną i tutaj pamiętam sapera mamy. Spora grupka przeciwników, ale myślę, że naszą postać nie ma mocnych, tak więc naszą postać nie ma mocnych, gdy w godzinach sprząta nocnych, a w tym przypadku sprzątamy przeciwników, tak więc kontynuujmy. To może bez już jakichś tego typu anegdotek slash rymów, bo troszeczkę cringy, ale dobra. Jak widzicie, kolejna grupa przeciwników została pokonana bardzo łatwo. Ledwo tam troszeczkę HP straciliśmy, ale no nie ma się co tutaj spodziewać, że nie stracimy HP, jak zrzuciliśmy sobie połowę serwera na swoje plecy. Moi drodzy, kurde, brakowało mi tej gry tak naprawdę. Muszę przyznać, że naprawdę przez ostatnie parę dni tak sobie myślałem, żeby sobie właśnie pograć w Neverwinter, no i w końcu mi się udało znaleźć troszeczkę odrobinkę wolnego czasu, więc bardzo się cieszę, że do tej produkcji mogłem wrócić. Tutaj to kolejna duża grupka. Bardzo mi się podobają te sztylety, ale chyba o tym mówię w poprzednim materiale, albo jednym z poprzednich, nie pamiętam, bo wtedy było też również późno. Poziom 14 na naszym koncie, kolejny Taskmaster został już pokonany, a my odbijamy kolejną Supply Crate, czyli skrzynkę z zaopatrzeniem, a chyba gdzieś tu powinna być jeszcze jedna. Właśnie, tak dobrze pamiętałem, twórcy na szczęście dla mnie nie zmienili tutaj położenia tych skrzynek, tak mi się przynajmniej wydaje, więc na spokojnie możemy sobie te skrzyneczki zabierać. Tak jak powiedziałem, dawno nie grałem, moi drodzy, akurat powiedzmy to jest taki minus, że nie mogę pograć w tą produkcję sam, ponieważ nagrywam dla was tą serię, a nie zawsze mam możliwość po prostu nagrania. Aktualnie w tym momencie mam przez parę dni wolny pokój, tak więc korzystam, aczkolwiek no za chwilkę go nie będzie, więc będę bardziej uzależniony od tego, jak moi domownicy będą funkcjonować. Okej. Zostało nam jeszcze jedno supply crate, a tu mamy jakiegoś ziomeczka. Tutaj GWF-a dawnego, teraz Barbariana. Moi drodzy, w sumie ten materiał nagrywam zanim wrzuciłem poprzednie dwa materiały na kanał, tak wam tylko powiem. Okej, to mamy kolejnego Taskmastera, jak widzę, super. Dobrze, go nakierować na niego. Muszę powiedzieć, że bardzo podoba mi się wasza aktywność pod materiałami, szczególnie tymi pierwszymi. Na ten moment mamy ponad bodajże 300, niecałe 300 wyświetleń pod materiałem pierwszym, tak więc bardzo się z tego powodu cieszę. Jakieś również sporo komentarzy, szczególnie jednego użytkownika. Niestety zapomniałem twojego niku, ale myślę, że będzie wiadomo, o kogo chodzi, jeśli sprawdzicie sekcję komentarzy właśnie pod tym filmem. A póki co musimy ubić jeszcze dwóch Taskmasterów. No i mam nadzieję, że oni się tutaj zrespią. A tak przy okazji ciekawostka, jak wygląda instancja, na której jesteśmy? 18 osób, prawie druga w sumie największa, jeżeli o to chodzi. Czy żebyśmy tam mieli jakiegoś Taskmastera? Nawet nie wiem, jak oni wyglądają w sumie, szczerze mówiąc. Nie, tam jest Beastmaster, tutaj są saperzy. Mamy Savage, czyli ogra, i jeden Taskmaster, i tam już się zrespił kolejny, więc zrobimy sobie ich dwóch. Bardzo ładne obrażenia tego przeciwnika. Dajmy sobie nasze AOE. No i nie zostało ich tutaj zbyt wielu. No i okej, kolejne zadanie zostało przez nas ukończone. Jak zresztą możecie w sumie słyszeć, to już wyzdrowiałem na szczęście. Troszeczkę mnie ta choroba przetrzymała, ale to głównie dlatego, że moi drodzy, nie miałem zbyt powiedzmy czasu na rekonwalescencję w sumie. Wow, prawie 2000 z uderzenia, bardzo ładnie.
Wiecie, jak jest się młodym, powiedzmy, chodzimy do szkoły, to jak się jest chorym, powiedzmy, ma się jakąś tam gorączkę, kaszel, katar, no to jest tydzień wolnego, tak. Mimo tego, że zdrowiemy po 2-3 dniach maksymalnie, ale mamy tydzień wolnego i tak. Nigdy na przykład, jak byłem chory, to nigdy nie poszedłem po 2-3 dniach do szkoły. Zawsze był to tydzień wolnego po prostu. Więc kiedy pracujemy, no to jest troszeczkę sytuacja bardziej skomplikowana, bo no, musimy po prostu zarabiać pieniążki, no i w tym przypadku nie ma wolnego tygodnia, tak. Akurat tak mi wypadło wtedy, podczas nagrywania, czy w sumie może nie podczas nagrywania, bo kiedy nagrywałem dwa pierwsze odcinki dla was, to byłem jeszcze lekko tam zakatarzony, ale to już takie, powiedzmy, kto się, każdy tak pewnie ma, że gorączka schodzi, powiedzmy, po tych 2 dniach, ale kaszel czy katar zostaje po jeszcze troszeczkę dłuższym czasie, aczkolwiek wtedy czułem się już dobrze. No, tak akurat mi wyszło, że miałem 2 dni wolnego, właśnie to chorobowe, powiedzmy, no i 2 dni wolnego po prostu w grafiku, tak więc troszeczkę miałem tego czasu, ale tak jak wiadomo, no nie zawsze się uda po prostu w szybkim czasie odpocząć. Tym bardziej, że teraz panuje ten cały wirus, także nawet dostaliśmy tutaj wytyczne odgórne, że jeżeli ktoś się, powiedzmy, źle czuje, to żeby nie przychodził do pracy, aczkolwiek no w moim przypadku akurat miałem taką nieprzyjemną sytuację, że szef, który jest sobie moim ziomkiem tak naprawdę, napisał mi, że no co ty mordo, weź sobie jakieś proszki, przyjdź. No ale jest jak jest, moi drodzy, troszeczkę się tutaj rozgadałem na temat prywatnych spraw, powiedzmy. Jesteśmy aktualnie w Guildhallu, czyli w, powiedzmy, gildyjnym jakimś tam miejscu, no i mamy praktycznie wszystko na jednego strzała, co mi się bardzo podoba, bo to jest naprawdę satysfakcjonujące, moi drodzy, kiedy zadajemy te obrażenia. Może podstawowe ataki nie są aż tak mocne, ale jednak jak walniemy z jednego z Q albo R, to przeciwnik naprawdę nie ma nic do gadania. O właśnie, klucz mistrz Targ. Może będziemy targniemy się na jego życie. Kurde, dzisiaj naprawdę coś te suchary tego rodzaju mi nieźle siadają akurat. Zbieramy jakieś Wondrous Grommets, nie wiem co to do końca jest tak naprawdę, ale to chyba jakiś event, tak mi się coś wydaje. Tak, Wonders of Gond, tak myślałem właśnie. I z tego co mi się wydaje, to możemy tutaj dostać jakieś właśnie mounty, które ja sobie jakiś czas temu kupiłem. Tak więc nie będziemy się jakoś specjalnie tym przejmować. Niestety, ale cały picie, jakie sobie przygotowałem, wypiłem przed nagrywaniem i chce mi się pić. Więc mam nadzieję, że nie zasnie mi w gardle podczas nagrywania tego materiału, a przed nami Kartok Paingiver, czyli Kartok, przepraszam, zadający ból. No, gościu mam się na dwa strzały. No cóż mogę więcej powiedzieć, moi drodzy. Potęga ekwipunku rosnącego z poziomem, plus, powiedzmy, zaopatrzenia finansowego, jeżeli chodzi o tą grę. No i nawet taki boss jak jakiś Kartok zadający cierpienie, no cierpienia nam nie za bardzo zadał, bo poleciał na dwa strzały, więc jak najbardziej się z tego powodu cieszę. Troszeczkę słabo, że moje podstawowe ataki nie zadają aż tyle obrażeń, jakby mogły zadawać, ale no naprawdę satysfakcjonujące jest to używanie Q oraz literki R, czy te takie, powiedzmy, swingi. Bardzo fajna sprawa. My wbiliśmy poziom 15 i zadanie Spying the Clock Tower, czyli powiedzmy coś w stylu zwiadu na skrytowieży, co oczywiście da nam przejście na kolejny, powiedzmy, etap. No i przed nami sławetny szeregowy szybkostopy, który, jak widzimy, tutaj stacjonuje w tym momencie. Wcześniej, moi drodzy, stacjonował troszeczkę dalej, a my teraz gdzie musimy się udać? Aha, tutaj. On kiedyś stacjonował gdzieś, z tego co pamiętam, w tym miejscu, ale tutaj już przejścia nie ma. Okej, okay, ciekawe, muszę się troszeczkę tutaj gry, jak widzę, od nowa nauczyć. Dobra, daj mi tracking na to, bo z tego co widzę, to pewne przejścia zostały zmienione i muszę powiedzieć, że bardzo z tego powodu cieszę, bo przechodzenie jeszcze z tego samego byłoby może nudne dla mnie, tak może nie tak zabawowe, jakby mogło być, a dla osób, które oglądały poprzednią serię również. A z tego co widzę, teraz przechodzimy przez normalną bramę, tak więc to jest fajna opcja. Pomóżmy koledze, 2000 ponad, raczej koleżance w tym przypadku,
Wchodzimy przez główną bramę, moi drodzy. Tego nie było wcześniej. Wcześniej musieliśmy udać się tutaj takim jakby tylnym przejściem. De facto, z tego co widzę, to Quest Giverzy są w podobnej lokacji, ale kiedyś tej ściany nie było. Tu było normalnie przejście. Fajnie, moi drodzy. Podoba mi się, mam nadzieję, że to nie jest tylko w początkowych lokacjach, jak Black Lake District oraz tutaj właśnie Tower District. Mam nadzieję, że w kolejnych również zostało to jakoś zreworkowane, bo muszę przyznać, że niektóre te lokacje po przejściu ich x razy po prostu bywały lekko nudne. A teraz co mamy? Musimy zabić 5 Eye of Grumsh Wardens, czyli musimy te oczy Grumsha zabijać, tych przeciwników, a drugim zadaniem jest znalezienie planów bitewnych. Także tutaj się będę oczywiście starał wam w jakiś sposób tłumaczyć te zadania, aczkolwiek no zobaczymy, jak to wyjdzie. Chyba mówiłem wam w jednym z poprzednich odcinków, że tłumaczenie na prędce w moim przypadku jest troszeczkę średnie, ale to akurat muszę przyznać, że jest dość ciężka umiejętność do opanowania, muszę przyznać. Nawet jakby troszeczkę soków, nawet tłumacze, powiedzmy, którzy tłumaczą na jakichś eventach wszystko w czasie rzeczywistym, mają czasami problemy, to są profesjonaliści. A ja, moi drodzy, profesjonalistą nie jestem, tutaj bardziej skupiam się na wiedzy, jak to było, kiedy grałem w grę w języku polskim, naszym ojczystym. Zlurujmy sobie tutaj jednego przeciwnika, tu widziałem właśnie gdzieś drugiego, prawie one hit, one shot to znaczy, a tutaj sobie może doskoczmy za 1300 obrażeń. Bardzo fajnie. Oczywiście jeżeli chodzi o samą serię, to będę się starał, aby te odcinki miały te powiedzmy 20 parę minut, nie wchodziły dłużej, ponieważ sam oglądając swoje materiały czasami i widząc to, że materiał miał powiedzmy 30-40 minut, ponad 40 minut, po prostu nie chciałbym się tego oglądać, bo czasami oglądam swoje materiały tak, wiecie, puszczę sobie jakiegoś RPGa, czy to jest Neverwinter, czy to jest ESO i po prostu posłucham sobie jakichś tam swoich materiałów, bo uważam, że one są w porządku, lubię je oglądać czasami. Może nie oglądać, co bardziej słuchać. Mam nadzieję, że również podzielacie moją opinię na ten temat. I kolejny poziom, tym razem 16 na naszym koncie. No z tego co widzimy, mamy jakieś potężniejsze zadanie. Musimy udać się do orkowych baraków i pokonać Lurga Bloodspira, jakiegoś tam kogoś i Kragmara Gipskara, tak więc no, na naszej liście tutaj całkiem spora, w sumie na naszej liście mamy całkiem sporą listę, tak może powiem, a tutaj mamy Secret Passage to Orc Barracks, czyli ukryte przejście. Właśnie zastanawiałem się, gdzie to przejście jest, bo kiedyś ono również było, aczkolwiek w tym momencie również możemy z niego skorzystać. Okej, orkowe baraki. To jest, podejrzewam, ostatnie zadanie w tej lokacji. Szybko nam poszło. Aczkolwiek nie ma się co tutaj zastanawiać z tym ekwipunkiem. To nic dziwnego. Aczkolwiek chyba mam takie wrażenie, że jednak troszeczkę zmieni tutaj twórcy te questy. Tutaj kiedyś była pułapka, pamiętam. Już nie ma jej, jak widzę. Muszę przyznać, że wydaje mi się, że twórcy... prawie 300. Twórcy troszeczkę... polepszyli, powiedzmy, dynamikę gry, tak mi się przynajmniej wydaje, przez co naprawdę szybciej się tutaj gra i wydaje mi się, że sam ten quest chain wykonaliśmy o wiele, wiele szybciej. Może to też dlatego, że powiew świeżości został tutaj dodany przez aktualizację po prostu tych map, co dla mnie jak najbardziej super opcja. Aczkolwiek no to może być to właśnie, przynajmniej Lurg Krwawa Włócznia. I został mi jeszcze ostatni łyk picia, niestety. Doskoczmy. No, tym razem 3 hity, moi drodzy. Twardy przeciwnik, nie ma co. Zejdźmy teraz do piwnicy. Tutaj z tego co pamiętam, właśnie było jakieś takie, powiedzmy, przejście boczne. Kurde, bardzo mi przeszkadza ta umiejętność pod prawym przyciskiem myszy spotkaniowa. Zadaje bardzo mało obrażeń, jest jakaś taka nieporęczna. Sprawdźmy co, czy mamy jakąś odblokowaną inną? No nie mamy, mamy Rain of Arrows. Daj mi to za Marauder Rush, a co będziemy mieć zamiast tego? Rain of Swords. Okej, okay. Sprawdźmy tą umiejętność w sumie, wiecie co, w walce. Czy to będzie mimik? Tak jest, moi drodzy, mimik przed nami.
Aha, uderzenie tego typu, ale to jest chyba Dota. Albo nie. Bo jeżeli to było wszystko, na co tą umiejętność stać, to muszę powiedzieć szczerze, że słabe. To znaczy, w tym przypadku mam taki lekki dylemat, ponieważ samo Rain of Arrows może być ciekawą umiejętnością, ze względu na to, że będzie to umiejętność AOE. Aczkolwiek, no. Znaczy, takie AOE damage over time, możemy to nawet zobaczyć tutaj. Może na tym przeciwniku. Zobaczcie, wpuszczamy te strzały, które zadają obrażenia w czasie i obrażenia area of effect. Aczkolwiek jednak ten Murderous Rush na single target był w porządku, tym bardziej, że moi drodzy, na naszej liście tutaj obrażeń mamy dwie umiejętności w bliskim kontakcie właśnie AOE, więc ja myślę, że sobie damy to Murderous Rush po prostu. Tutaj, a z tego co pamiętam, to może to było jeszcze jakieś przejście tajne. Tutaj to się nawet nie będę bawił, po prostu ich zetnę. Na szczęście nasz lewy przycisk myszki zadaje przyzwoite obrażenia, szczególnie temu motłochowi tak naprawdę. Oj, naprawdę kolego, uciekaj. Tutaj to jest jakiś istny labirynt, moi drodzy. Gdzie się zgubić, ale tu powinna być już skrzynka, która normalnie nam zaoferuje swoje dobra w środku. I widzę, że mamy inventory full. No z drugiej strony nie ma się co dziwić, bo mam tutaj sporo różnych nieprzyjemnych dla nas w tym momencie rzeczy, ale z tego co widzę, to możemy sobie równie dobrze to wszystko skonwertować na punkciki. I 117 bez szału, ale to początek gry, więc też nie ma czego się spodziewać tutaj. O, mamy jakiś obraz. Unmolested, czyli niezmolestowany portret. Fajnie. Fajnie, jeżeli ktoś by miał. O, to też była kiedyś pułapka. Jakby ktoś miał, powiedzmy, tego typu zainteresowania, jak molestowanie obrazów, to mogłoby być ciekawe. Dobra. Wow, troszeczkę overkill na tym gościu. Bo myślałem, że mój pierwszy atak zada troszeczkę mniej obrażeń, ale narzekać nie mogę, moi drodzy, czyż nie? Okej, otwieramy drzwi. I przed nami bodajże jedna z ostatnich komnat. To jakaś w ogóle stołówka. Przepraszam panowie, muszę wam przeszkodzić w posiłku. Bodajże przed nami teraz ostatni przeciwnik, właśnie. Jeżeli chodzi o tą lokację i bodajże o całą skrytowierzę. Nie, jeszcze tutaj chwileczkę musimy pochodzić. Okej. Troszeczkę dziwnie tutaj te obrażenia się rozdały, bo myślałem, że koleżka padnie na raz. Ale okej. Kragmar, głęboka blizna. Aczkolwiek uważam, że wydaje mi się, że chyba w polskiej wersji nawet to nie był przetłumaczony. No i na dwa skille chłopak poleciał. Dostaliśmy Deep Scars Griddle, czyli jakiś pas. Aczkolwiek myślę, że on nie będzie lepszy. No, z drugiej strony, zobaczcie, jest lepszy. Nawet mimo naszego enchantmentu na 10 poziomie. No, co mogę powiedzieć? Pozmieniało się troszeczkę w tej grze, ale myślę, że i tak z tym jakimś punkiem zadaje mu o wiele lepsze obrażenia i upgrade zbroi. Zawitał. Jest całkiem spory upgrade, muszę przyznać. No i nawet pasuje nam do tego kaptura na głowę, także spoko opcja według mnie. I teraz myślę, że będziemy udawać się już do szeregowego szybkostopego, nie, do zwiadowcy Glina. Użyjmy naszego mounta może. I dodatkowo myślę, że to będzie już ostatni, to był ostatni quest w tej lokacji i myślę, że w kolejnym materiale udamy się już do kolejnej. A z tego, co mi w sumie się kojarzy, to pewnie będziemy mieć jeszcze jakiś taki przestój w Enklawie Protektora, jeżeli chodzi o jakieś questy poboczne. Związane akurat z tym wszystkim, The Clock Tower. Okej, to możemy zrobić, ale nie jako zadanie, moi drodzy. Clock Tower sobie zrobimy później. Tak więc myślę, że teraz zrobię cięcie, po prostu nie będę was zanudzał procesem powrotu do Enclave Protectora, po prostu widzimy się już na miejscu. W międzyczasie, moi drodzy, pomyślałem o tym, żeby wymienić troszeczkę insygnii wielu strzał u Bounty Mastera. I z tego co widzę, tutaj nawet mamy jakieś zadanko, więc jak najbardziej. Akurat dobrze, że tędy przechodziłem. A co możemy tutaj wymienić, moi drodzy? Mamy sporo rzeczy, aczkolwiek. No właśnie, raczej. Chociaż Armor Penetration to może nie być głupie. Mamy tutaj jakieś. O właśnie, to może być upgrade. To może być upgrade. Weźmy to sobie. Nawet w sumie muszę przyznać, że ten ekwipunek, który tutaj sprzedaje ten koleś za te insygnie, jest
Kurde, jest ciekawy, bo kiedyś te rzeczy były absolutnie bezużyteczne, a teraz zobaczcie, nawet można sobie tu jakiś ekwipunek ogarnąć. Muszę przyznać, że jest to całkiem spoko, bo zobaczcie, kupiliśmy sobie trzy części ekwipunku, rękawice, buty oraz jeden z pierścieni, które będę musiał niestety manualnie, podejrzewam, założyć. O właśnie. I mamy całkiem spory, moi drodzy, upgrade. I niestety zapomniałem wysłać swojego kompaniona na trening przy ostatniej sesji, ale może to załatwimy w jakiś inny sposób. Moi drodzy, zanim udamy się do sierżanta Noxa, to akurat odblokowało mi się możliwość modlenia. No i dodatkowo myślę, że skoro jesteśmy już tutaj, to udamy się do Sybeli, która również jest tutaj w Hall of Justice. Collecting the past, 1400 expa dla nas. Collecting the future. I co mamy zrobić w tym przypadku, moi drodzy? Podejrzewam, że wejść w tą kampanię. Okej, moi drodzy, zajęło mi troszeczkę czasu, bo jednak musiałem tą kampanię sobie każdą, powiedzmy, tam ogarnąć, ale dostaliśmy Assembling the Future, udało nam się wykonać to zadanie i podejrzewam, że kolejne będziemy mieli już w kolejnej, powiedzmy, lokacji, jeżeli chodzi o progres naszej postaci, a w tym momencie udamy się do Sierżanta Noxa bodajże i myślę, że w kolejnym odcinku wykonamy to Exchange Vendor. Bo nie jestem do końca pewien, ile ten odcinek trwa. Nie chcę, żeby był za długi. Tutaj nas troszeczkę tak, kurde, zacięło na. Na krawężniku, można powiedzieć, tej fontanny. No ale okej, ciekawy ten mamcik, muszę powiedzieć. Jest taki skarabeusz troszeczkę. Spoko się prezentuje, jak na mnie. Całkiem nieźle. No i sierżancie Nox. Protectors enclave. I hope the. Okej, dostaliśmy Disturbing reports Nest of Egg. Samsung's Costa Market. The kobolds Czyli loose the musimy city. Can't let them get a foothold ogarnąć, beyond Table will powiedzmy, never be rid of. odzyskać The kobolds won't trace biżuterię Grace. To Rathbun's. było za jedno z zadań, pamiętam. Not an adventurer. Musimy You pogadać are z sent to Bradą acquire a The number of Sage, czyli beneficial taką, enchantments powiedzmy, from our światłą i świadomą, I'm Companion impressed with. i Troubled Times. More than proving Musimy yourself udać to się be. do domu Josepha I feel like I trust Linkletera, you. czyli tego gościa, który na początku One of my dawał best nam individuals at the zadanie w Institute. She's been samouczku. absent for Ale months. póki co dziękuję wam bardzo serdecznie Feeling za it's uwagę. quite Jestem possible Szerszeń. Życzę wam, she no, w spells tym spell, przypadku touched by moim, this spell, miłego wieczoru, miłej I'm nocy. afraid Do she's zobaczenia w been. kolejnym I materiale want na you to kanale. continue on Trzymajcie się, na telling me razie. what your trip would tell. Hej.